Witam serdecznie na kanale Groch z kapustą, seria Maciek radzi. Dziś Wam pokażę, jak napełniam kapsułki, a to w związku z filmem o tym, jak pozbyć się zgagi przy użyciu kwasku cytrynowego. Kiedy wymyśliłem metodę dostarczania kwasku cytrynowego do żołądka, żeby go porządnie zakwasić, a nie tam tylko udawać, popijając wodę z cytryną czy coś takiego, no trzeba było powiedzieć również B, czyli jak się rzekło A, to i B. Postanowiłem zakupić przyrząd do napełniania kapsułek i go wypróbować, i wypróbować kapsułki, jak działają. To jest ten przyrząd, wygląda mało jakoś tak, nie wiem, Pepe, jak on wygląda. No nie jest szczególnie interesujący, bo to są różne takie elementy, różne warstwy, różne... Zaraz przejdziemy do tego. To jest przyrząd do napełniania równocześnie 100 kapsułek. Muszę się schylać, bo jakoś tak perspektywa kiepska. Tu zakupiłem czerwone, żeby było lepiej widać na filmie, jak one się zachowują w tym urządzeniu. Czerwone kapsułki, rozmiar 3.0. To są największe dostępne kapsułki i o tak, tak, podobają Ci się? No ale nie dostaniesz. To są największe kapsułki. Każdy taki przyrząd, do każdego rozmiaru kapsułek jest przyrząd z innymi otworami, więc to jest dopasowane. To mam taką łopatkę, szpachełkę. Pierwsze co, to trzeba rozdzielić kapsułki. Tu akurat w paczce mam dokładnie tyle, ile potrzeba na jedno załadowanie urządzenia. Chodź się otwórz pięknie. Zapraszam serdecznie do paczki. Tak. No, Pepe, pomógłbyś, tylko że ty jesteś niszczyciel. Powinieneś się nazywać, nie, to są wielkie kapsuły, wielgaśne, i one się po prostu rozdzielają na pół. Tak więc, żeby móc cokolwiek zrobić, trzeba te kapsułki rozłożyć. Kapsułka składa się z dwóch części. Jedna to jest dół kapsułki, czyli ta część, w której znajduje się ładunek. Ona jest większa, dłuższa, ale odrobinę węższa niż góra kapsułki, czyli ta zatyczka. A zaraz będą wszystkie rozdzielone. Zaraz wszystkie będą rozdzielone i przejdziemy do dalszej. No i tak, nie minęło czasu ani dużo, ani mało, tylko dokładnie tyle, ile upłynęło. To znaczy około 10 minut. Mimo zmasowanych ataków mojej papugi udało mi się rozdzielić całą setkę kapsułek. Tutaj mamy większe części, czyli dół kapsułki. Tutaj mamy zamknięcia kapsułek po setce. I teraz tak. Co dalej? Urządzenie składa się z następujących części. To jest część, w którą będziemy pakowali doły kapsułek. Kosztowało mnie to równowartość około 100 zł. To jest przyrząd do ubijania proszku w kapsułkach. To jest, ma takie burty. Jest to przyrząd do... on pomaga ułożyć kapsułki w odpowiednich miejscach. To jest taka blokadka, o tym później. A to jest tak, jak ten służy do zainstalowania dołów, tak to jest do zainstalowania górnej części kapsułki. Zacznijmy od dołu. To jest bardzo proste. Nie trzeba tego robić ręcznie, chociaż parę poprawek zawsze. Jeszcze zanim powiem o tym, pokażę, jak to zrobić.
Kapsułki są dostępne również w wersji wegańskiej, także nie należy się zniechęcać, jeżeli ktoś jest weganinem, a potrzebuje sobie zakapsułkować coś, no to można znaleźć kapsułki w internecie wegańskie. Co jeszcze z takich dobrych rad, jeżeli będziecie pakować w kapsułki jakiś proszek, który jest drażniący, od którego się kicha albo coś takiego, dobrze jest mieć założoną maseczkę. Bo na przykład, jeżeli ktoś potrzebuje kapsaicyny, która jest zawarta w papryce, a szczególnie skoncentrowana w pieprzu kajen, jeżeli ktoś potrzebuje dostarczyć sobie dawki pieprzu kajen, nie wiem, przeciwprzeziębieniowej, żeby przyspieszyć metabolizm albo coś takiego, no to pieprz kajen jest bardzo drażniący i można kichać przy tym pieprzu, a jak się kichnie w trakcie napełniania kapsułek, to potem cały dom kicha, wszyscy psy, koty, papugi, współmałżonkowie, bracia, siostry i tak dalej. Dobrze, to teraz jak zrobić, żeby te kapsułki weszły w swoje miejsce? Tu są odpowiednie, są odpowiednie dziurki, w tym też są odpowiednie dziurki, także to się samo wszystko składa do kupy. Jeżeli coś nie pasuje, to znaczy, że trzeba się przyjrzeć, jak tam te koordynaty wyglądają i jak to zrobić. Po prostu wsypujemy do takiej tacki z burtami, wsypujemy kapsułki i potrząsamy. I co się z nimi dzieje? Większość z nich prędzej czy później, tu jest taka przerwa, żeby nadmiar kapsułek wysypać, jeżeli nie mamy odliczonych, ja mam odliczone, bo naczynie, znaczy urządzenie czy przyrząd ma 100 kapsułek, podrzucamy, przetrząsamy i one sobie wpadają w wolne dziurki i wpadają tą zaokrągloną częścią, czyli dnem na dół, ponieważ ono jest cięższe. Ta kapsułka, jeżeli jest wypełniona jest od tej strony, jest cięższa niż ta część pusta i poza tym sam fakt, że ona jest półokrągła, powoduje, że to sobie tam wpada. Oczywiście kilka kapsułek będzie opornych. Jak zwykle przyroda zawsze stawia jakiś opór. Ja sobie tutaj potrząsam. Zaraz będzie widać, coraz więcej ich tam wpadnie. A to, co nie wpadnie, to pomożemy ręcznie. Oczywiście zdarzy się kilka, które wpadły nie tak, jak trzeba, ale to też jest do zrobienia. Już mamy jakieś 60% na miejscu. Coraz więcej tam się układa. Ja tutaj, żeby nie przedłużać, o, następna wpadła pięknie. To im pomogę. To nie jest jakieś tam szczególnie żmudne zajęcie. O, jedna wpadła nie tak jak trzeba, bo jestem nieuważny. I co? Aha, dopóki to jest założone, to tam się nie wciśnie, ale zaraz to zrobimy. Jeszcze wrócimy tutaj i zaraz będzie widać wszystko. Coś mi uciekło chyba. Tak, tu jest jedna niesfora. I następna, ratujku. To trzeba dojść do pewnej wprawy. Ja rzadko kiedy tego używam, ponieważ już nie robię sobie kapsułek na zgagę, dlatego że nie ma takiej potrzeby. Mam jeszcze w zapasie kilkanaście sztuk z poprzedniego, że tak powiem, udoju, ale generalnie zgaga mi nie doskwiera, od kiedy zacząłem stosować kapsułki z kwasem cytrynowym. Poza tym zmiana diety i tak dalej. Same plusy. Tutaj jeszcze kilka sztuk pozostało. Jest to na pewno szybciej, niż gdybyśmy chcieli wszystkie 100
upychać po kolei w otwory. Zaraz będziemy mieli to zrobione. Tobie co? Dawaj. Dawaj. Czerwone ładniej widać. Ja zazwyczaj używam przezroczystych kapsułek. A dzisiaj będę pakował w te kapsułki. Co? Dziś będę pakował, no ich jest chyba nawet więcej niż 100. Zaraz popatrzymy. Może jeszcze jakieś wolne miejsce jest, co świadczy bardzo dobrze o sprzedawcy tych kapsułek, ponieważ napisał, że jest ich 100 w paczce, ale widzę, że było ich troszeczkę więcej. Dobra. Teraz tak, dobrze, to teraz nadmiar odłożymy na bok i przyjrzymy się, które są włożone nieodpowiednio. Nieodpowiednio jest włożona ta, bo sterczy jej. No chodź. Sterczy jej dupcia tutaj. Zamiast. Chodź, tu chodź. Nie jest to takie super, jak ktoś ma paluszki jak Kajko i Kokosz. Dla tych, co wiedzą, kto to był Kajko i Kokosz. Chodź do tego. Tak jest. Pierwszą mi się udało wydłubać i wsadzić prawidłowo. I tu jest jeszcze jedna, którą sam włożyłem źle. Może z tej strony bardziej wcisnę. O tak. I tu jest jeszcze jedna. Ale żeby było perfekcyjnie, bo jak ono i którąś przeoczymy, to potem nam się proszek będzie sypał bokiem. Strata, strata, a my nie chcemy nic stracić, my chcemy tylko zyskiwać. Dobrze. Te kapsułki są już zrobione idealnie. Są, siedzą na miejscu, są wszystkie. Taki sam proces wykonamy z dołami. Tutaj doły są krótsze znacznie. Teraz zobaczycie różnicę. Znaczy z górą. To jest zasadnicza część kapsułki, w którą idzie proszek. To jest takie śliskie. A to jest zamknięcie kapsułki. Dobrze, to szybciutko, na ile tylko będzie można. Czy odpowiednie dziurki dopasować. O, już wskoczyła. Sypujemy i trzęsiemy. Dobrze, teraz jak napełniamy kapsułki? No trzeba by było jeszcze sobie rozłożyć coś tutaj, żeby tam nie narobić bałaganu w domu. Napełniamy je tak, że bierzemy pył, który chcemy. To jest cynamon. Cynamon bardzo wspomaga dietę cukrzyków, to znaczy cynamon powoduje, że cukier jest wchłaniany przez komórki, tak jakby stosować insulinę, tylko że robi to w sposób naturalny i komórki nie robią się insulinooporne. Także dobrze jest używać cynamon. Ja używam cynamon, aczkolwiek w większości daję go sobie do kawy. Z tym, że on ma takie właściwości, to błotko się robi takie twardawe. No i rozprowadzamy, co tam jest do rozprowadzenia. Delikatnie, bez kaszlenia i kichania. No nie bardzo lubię w kawie. Postanowiłem zrobić sobie właśnie w postaci kapsułek. Dwie takie kapsułki dziennie, jak człowiek przyjmie to w sam raz. Tu jest urządzenie do ubijania. To też trzeba się przyjrzeć, tak żeby trafić w te dziurki od razu. O, ubijamy pięknie. Widać, że się ubił proszek, bo przecież chcemy mieć jak najwięcej proszku. Czy czego tam, wiecie, no nie chodzi o biały proszek, tylko o taki proszek, który jest zdrowotny.
nadmiar, jeżeli zostanie, to się zostanie zgarnięty na talerz i później o tu coś się przesypało chyba dziurą, za daleko poszedłem i później wróci do opakowania. Dobra, jeszcze tu trochę powinno wystarczyć i sobie szpachelką, czy jak się to tam nazywa, delikatnie to rozprowadzamy, tak żeby wszędzie wpadł ten proszek. U mnie w pracy robimy kapsułki, tylko że nie 100 sztuk przez pół godziny, tylko 100 sztuk przez 20 sekund, albo i lepiej. Ale to tak nawiasem mówiąc, to gdyby ktoś miał wątpliwości, kapsułki kupuję w internecie i mam paragony. Zresztą widzieliście, otwierałem opakowania, a u nas to idą takie kartony w takich ilościach, że nikomu by się nie opłacało kupować czy pakować to w takie małe opakowania. Dobrze, sobie tutaj. Tak więc mamy już tutaj przygotowane i poukładane w odpowiedni sposób zamknięcia kapsułek. Teraz bierzemy ten, nie wiadomo po co, wcześniej nie było wiadomo po co, przyrząd i odpowiednio go tutaj musimy spozycjonować. To znaczy on musi pasować nam dokładnie na te kapsułeczki, które mamy. On jest po to, żebyśmy mogli odwrócić to w jakiś sposób sensowny, prawda? Jeszcze zanim to ja tu zrobię porządek. To jest niepotrzebne. To już też nie jest potrzebne. To też nie. I co? Patrzymy, jak wyglądają tutaj te otworki wszystkie, bo tu są takie specjalne otworki naprowadzające. Nakładamy i co? Może źle nałożyliśmy, czekaj. To musi niestety, ale nam się zamknąć. My to musimy usłyszeć. A tu coś się dzieje. Nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem, czy nie. O, teraz. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo może być katastrofa. Dawno tego nie robiłem. Nie wiem, którą stroną to ostatnie coś się nakłada. Wygląda na to, że jeszcze środkiem. Zaraz zobaczymy. Wyciągamy powolutku. Najpierw tą zewnętrzną podstawę dla przykrycia. A teraz wyciągamy. Coś nie idzie. Ale powinno iść. Coś mi się zdaje, że troszkę tutaj chyba są. Nie jest źle. Nie jest źle. To wymaga troszkę wprawy. Zaraz zobaczymy, czy one się trzymają w ogóle, czy się nie trzymają. Trochę mi się tu podmiotło, jak widzę. Ale się nie rozpadają. O, ta się rozpadła. Zawsze są jakieś straty, choroba.
Tym się nie powiodło im się, tym, tej się nie powiodło. Tej się nie powiodło. Tej też nie. Trudno. Generalnie tak to się mniej więcej robi. Mam mało wprawy w tym, bo nie robiłem tego z rok czasu. Ale większość z nich jest cała i piękna. Tak jak w Matrixie. Red Pill. Pozdrawiam. Miodzio.